druga połowa listopada była tak ogromnym wyzwaniem, że jest to najdłużej robiona kronika w całej historii tego kanału. Szkolna kłóci się między sobą, Meksyk świetnie troluje i w dodatku jeszcze przy okazji zaczyna prowadzić taką miniserię o tym, jak idzie mu terapia i jak ta terapia wygląda. Nawet gdzieś tam epizodycznie wspominany jest Mariusz Skrzaków, a jakby tego było mało, konspiracyjne prace nad projektem Kononowicz 2020 wchodzą w fazę zaawansowaną. Na szkolnej pojawia się nowy redaktor Fiodor, a także do tego wszystkiego jeszcze daje o sobie znać Ewa Lipka. Zapraszam do kolejnej części Kroniki Uniwersum sezon 2018. 16 listopada. Meksyk próbuje organizować zbiórkę dla jakiejś niepełnosprawnej i przy okazji ścina się z mamą o kamerę. Siema widzowie, siemaneczko, już jestem u siebie na podwórku, po ognisku właśnie wchodzi materiał. Przepraszam za szlugi, zaraz będzie ban. Słuchajcie, dwie kwestie mam do poruszenia. Pierwsza kwestia to jest taka, że jeżeli youtuberzy oglądają, a oglądają, to naprawdę trzeba pomóc dla tej dziewczyny. Te pieniądze jakoś przewalimy, nie wiem jakim cudem natury, jak to zrobić. Jeszcze się nie dowiadywałem. Nie wiem nawet jaka kwota jest potrzebna, żeby jej pomóc. To pierwsze. Jeżeli zarabiacie o wiele więcej ode mnie, szczerze, bo wiem. I kurwa wiele, to jest mało powiedziane, że wiele więcej ode mnie zarabiacie. Wy zarabiacie 50-krotnie więcej ode mnie albo 100-krotnie. Także to też do was apel, chłopaki, którzy są z YouTube'a, którzy chcieliby wspomóc tą dziewczynę i wpłacić nawet te kurde 500, 1000 zł, nie wiem, 200, obojętnie, nawet złotówkę, nawet zyla. To naprawdę będę wam dziękował i na pewno w końcu się z wami spotkam. O ile to wszystko dojdzie, ten projekt dojdzie do skutku, będzie super. Nie będę się rugał. Będzie super. Słuchajcie, jedna kwestia, którą chcę poruszyć, że ty tam jeździsz do... Moja mama... No idź, mama, idź! Ja siebie nagrywam. Słucham? Co widać? Nie, jak mnie widać! Moja mama jest nieprzyzwyczajona w ogóle. Meksyk robi ognisko w lesie. Materiał raczej koneserski, natomiast dla kroniki ma on te znaczenie, że później Konon będzie wypominał i groził mu na lajtach, że za to ognisko odpowie, bo nie wolno palić ognisk w lesie. Jego zdaniem. Mimo tego, że Krzysiek i Major sami robili takie ognisko, dosłownie w tym samym miejscu, co jest nagrane i udokumentowane. 17 listopada. Major jest tak dumny, że wstał z kanapy, wyszedł na miasto, że aż dwa filmy z tego wiekopomnego wydarzenia wrzuca. I tak to jest, sami widzicie. Jak Krzysztof nagrywa na mnie. Nie wiadomo jakie filmy. Głupoty gada. A co, ja na obiad nie mogę wyjść? Ja nagrywam, zarabiam. Obiad nie był drogi, 17 zł. Meksyk kontynuuje swoją serię z challenge'ami. Tym razem z braku Mariusza sam podejmuje kolejne wyzwanie. Dobra, zrobimy to. Zrobię to dla jednej koleżanki. Będę całą łyżkę tego wasabi. Jaki będzie efekt? Pewnie piorunujący. No dobra, mamy. To jest to wasabi. Żeby nie było, zaściemniam. Dobra. Siadam na ławkę. I trzymajcie kciuki. Pozdrawiam też widza, z którym przed chwilą rozmawiałem. Trzymaj za mnie kciuki, stary. Nie widzę was teraz. Prawdopodobnie. Czekajcie. No dobrze, dobrze jest. Wiecie, że to jest ciężkie? W sensie zjedzenia. No kurwa. Będzie efekt, kurwa. Radzisz? O kurwa.
Dobra, jedziemy. Zjadłem. O kurwa, aż zły poleciały. Przysięgam, o kurwa. Przysięgało to gruszcie. O kurwa, ja pierdzielę. Ale zjadłem. 18 listopada. Gimbusiarnia puszczająca muzykę z telefonów troluje Konona, który z powodu tego, że jest trolowany, waruje pod bramką. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, szanowni Państwo, kochani moi. Muszę znowu z kamerą chodzić i nagrywać z tego powodu, że podjeżdżają pod bramę, chcą zdewastować kamerę znowu. Linki na bramie Konona, który żali się, że po ciężkim tygodniu musi pracować w niedzielę. Jeszcze raz, szanowni Państwo, coś widzę białego na bramie. Bardzo ładnie młodzież Podlaska robi dla mnie. Dziękuję bardzo za to dla ich. Z całego serca. Zobaczcie, kamery są, nie boją się kamer nic. Zobaczcie, co jest. Proszę Państwa, jedna, druga, trzecia i czwarta. Linki. Linki na bramie, stoję przed bramą i bramką, że nie mam jak wyjść. Niedziela jest. Nie dadzą rad, nie dają mnie świątkować nawet w niedzielę. Nie dają. Muszę brać i pracować w niedzielę. Muszę pracować i w niedzielę grzeszyć, odcinać linki, żeby nie mógł wyjść na zewnątrz. Blokują mnie wyjście, blokują mnie wszystko. Chcą naprawdę położyć. Do ziemi. Blokowanie, wyjście dla mnie. Na zewnątrz blokowanie, wyjście dla mnie. Nie wiem dlaczego, ale była policja, to tylko od rączki za rączki, z patroli i ciup, nie ma. Tak to robi policja podlaska. Będzie wniosek skierowany do komendanta, do ministra i do prezydenta i to zawiozę do... Spakuję te lineczki przycięte i pojadą gdzie? Do ministra spraw wewnętrznych. Tak, niech on zadecyduje. Ile to będą męczyć mnie ludzie podlascy, pijacy, alkoholicy, narkomani. Stoję przed bramką, jak więzień. Jak więzień, że nigdzie nie mam prawa wyjechać, nigdzie nie mam prawa wyjść. Tak, szanowni państwo. A policja nie ma sprzętu do przycięcia tych linek. Gospodarz musi we własnym zakresie to robić. Dziękuję bardzo. Rozkręca się kariera redaktora Fiodorczuka. Redaktor Fiodor to postać wielowymiarowa, której charakterystyka zmienia się wraz z czasem trwania uniwersum. Jedyne, czego można być pewnym, to to, że żaden redaktor nie miał tak dużego wpływu i nie potrafił być tak przekonywujący dla Krzyśka, jak właśnie Fiodor, co czyni go wyjątkowym w historii całego uniwersum. Jednak, wracając już do listopada 2018, pojawienie się tego redaktora nadaje nareszcie jakiejś żwawości i tempa całemu uniwersum na nowo. Na kanał Wojtka wrzucana jest nowa seria właśnie z Fiodorem, gdzie spacerują sobie po targu. Major wrzucił je tak trochę od tyłu i postarałem się w miarę chronologicznie to odtworzyć. Nie wiem, czy mi się dobrze udało, ale mam nadzieję, że coś z tego logicznego wyjdzie. Na początek, krępujące zakupy. Krzysiek, ty też tyle bierzesz? Kurde, jak biorę, to nie biorę. Pokaż do kamery, ile. Pokaż do kamery, ile bierzesz. A boczek jeszcze. Chce pan być w kamerze? Tak? Ten pan, tak, o ten. Tak? Tak? A masz tyle pieniędzy? Co? Masz tyle pieniędzy? Dobrze. Ile to będzie ważyć?
Zaraz wszystko wykupię. 19. Dobra. Reklamówka. Ja lubię boczuć, panie kochany, to jest wojskie boczuć. A sunięcia masz pan? Tak. Dobrze wystrzelono? Tak. Pokaż pan tą sunięcia. Zaraz, zaraz. Taka pomału, nie wyrażę. Taka reklamówka dam pan. Krzysiek, a ty będziesz miał na to pieniądze? Nie. Sunięcia dać mi. Kolejka się wpadł? Ale dobrze wystrzelono. Ty. No. Nie chcę tu robić nagrodę. Ale nikt pan nie nagrywa. No okay, panie, ja bym chciał lepiej. No, ale nie ma to przepłynie nagrywa. To ani włączone. Nie ma sensu. Spróbuję. To jest papryczka i solona i ten. Okej, pan dał mnie. Daj mi pan tą włączokę. Babską. Babska, musi być babska. A co? Pokaż panie u mnie. To mówi, bo ty nie kroisz na tym razie. Ja już przekroił w sobie. O. Tą. Chyba włączę bierze i... O, przecież to jest dole. I ktoś tu będzie pobywał. Co ja zrobię? Co? Wiem, co zrobię. Co zrobię? Każdy musi coś żyć, nie? Chodźmy na reklamówkę, dasz pan? Tak. Bo może się porwać dla mnie. Wie pan, ludzie w internecie to kupują. Nie ma na razie zarzucać. Nie patrzył do tej kapsze, gdzie... Nie pan, może. Sami widzą, żeby nie brać tych pieniędzy. Tak? No co się zrobi, ja nie dotykam. Zwróci pan uwagę. Ale co zwrócić, no? Mało razy się zwracało? Kurwa, Krzysiek, bogaty jesteś. Starczy? Tak. Dobry. Sama piątka. Dobra. Bierzesz Krzysiek? Ja już pogadam. Co mam zrobić? Prawda pani? Prawda pani? Ja mu pokazałem, co masz robić, panie. Dobrze. Że lewaka położę. Już popry. Będziesz jadł w niedzielę. No. To jest czerniczek? Tak. Pozdrawiam. 13.20. Szarłowki pan nie chce ten połoczek? Bierz, Krzysiek. Tak. Wyłożysz? Tak. Wczoraj razem panu w tej samej cenie policji. Tak. Czyli Krzysztof, dostałeś promocję. Co? Dostałeś promocję od pana. Bardzo dobrze. Niedziela handlowa, dałeś zarobić. Teraz kiedy zostanę, proszę pani? Tak. 19.40. Bazarowy obiad. Konon płaci złotem. Z gulaszem? Tak, gulasz z gulaszem, tak. Gulasz z gulaszem. Dobra. Ziemniaki, kasza? Ziemniaki chyba, co? Ziemniaki. A zupa? Ogórkowa, pomidorowa, gulaszowa. Gulaszowa. Dla mnie. No to gulasz z gulaszem. Gulasz z gulaszem. Dla mnie czarny. Czarny taki? Nie. Jakie pani ma włosy? O, proszę pokazać. To taki napój, proszę. Czyli skończy się na jabłkowym. No teraz się weź taki napój. Nie no, ale jak ma? O, o, dynks jest. Dynks. Jaki dynks? Niebieski. Fanta niebieski. Ale Krzysiek, w internecie będzie, że ty dynksa pijesz. No właśnie. Jak uważasz? Bo to... Zareklamował kto? No, Krzysztof Kononowicz, tak. To od pana będzie 17. Już. To z rabatem jakimś prezydenckim? Czy jak? To z rabatem razem. Pan. A, no. Tak. Dobra, płacę. Dobra, zajmę później, bo ja nie mam czasu teraz. O 17. Krzysiu, kolejka się tworzy. 17, tak?
Następnie 100 lat dla Krzyśka i Majora oraz zapowiedź walki na Fame MMA. Uwaga, uwaga, teraz dla Krzysztofa i dla Majora 100 lat od ekipy z kręgu, proszę. Krzysztof, co powiesz? Podoba ci się? Bardzo! Krzysiek! Krzysiu, brawo! Brawo, Krzysiu! Dziękuję bardzo! Brawo, nie było to takie przebane? Było! Dla panów. To będzie trzeba się spotkać. To zagramy, to będzie lepiej, bo to nie no. Jest stary w ogóle. No. Przez innego żeśmy się poznali i on też gra. A pan wie, z kim rozmawiasz? Co pan wiesz, z kim rozmawiasz? Z panem? Tak. Jak ja się nazywam? Na literkę K, zgoda? Jak? Chodź pan wymienić, śmiało. Ale nie, nie chcę mówić, bo żeby się stanie. Nie, 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 nie. Ale dobrze mówię? Ale jako literka? K. No tak. A dalej? O. Dalej? My. Dalej? No to już nie będziemy mówić, bo wiem, o co chodzi. Nie, to powiedz pan. Krzysztof Kononowicz. Szacunek. No, także te 100 lat zrobimy jeszcze raz. No, chciałem jeszcze się zapytać, bo widzowie mi donieśli, że ktoś w fabryce napisał sprayem Konon Mexic Crew. Co ty na to powiesz? Tego nie widziałem, ale gdzie było napisane? W fabryce na ścianie. Ale gdzie w fabryce? W starej, opuszczonej fabryce. W kasach? Tak. Nie widziałem tego na własny oczy, jak zobaczę, dam wypowiedź. Ale to jest, jak, jeżeli napisane tam tak, to jest bardzo brzydko. Będzie wprowadzona policja i tak dalej. Meksykanom pewnie. A to na pewno Meksykanom, bo Meksykano łazi tam. Chyba dojdzie do tej walki na Fame MMA 3. Ma dojść i tak dalej. Ja jemu nie podaruję za jednego człowieka i za siebie. Ile ty zechcesz wziąć pieniędzy za tą walkę? 50 tysięcy. 50 tysięcy? Tak. A odpalisz dla Majora tutaj? Tak. Ile odpalisz dla Majora, żeby było na kamerze? 10. 10 tysięcy. Major, czy to będzie uczciwie? 10 tysięcy ci zapłaci? To ja, będzie dobrze. Ja wpłacę sobie na konto. Właśnie. No, no i 5 tysięcy dla komputerowca. Tak nowego. Jest. Bardzo dobrze. Dobrze panowie, spożywamy i jedziemy zaraz na bazę. Nie na bazę, tylko na Glinianą 5. A Gliniana 5 po co tam jedziemy? Bo tam dwa domy się spalili, ja muszę nagrać. Musisz nagrać, dobra. Jasne. O, jaki dobry, cholera, o cholera, jaki dobry. Dobre? Pewnie, o, picha. Mają pszniej je. Czek, ten. Zobaczył za 50 tysięcy, co nowy połowę. Jeżeli nie dają, to ja ich początku daję. Jeszcze raz. Jeżeli nie dają, to ja mam prawo początku dać. No oczywiście, że tak. Bo on już świadkuje wszystko. Trzeba będzie kupić tobie, Krzysztof, spodenki sportowe, buty i zacząć tryngi, biegać, wydolność. Będę. Tylko byś musiał tą laskę odstawić swoją. Odstawię, ja prędko odstawię. I nie pić dynksu. Dobra, zjedzone. Witaminy trzeba jeść. No, to lecimy. Pozdrów widzów, Krzysztof, wszystkich. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za obiadek. I mrocie się na Ducha Świętego. Amen. Ciepeczka. Lecimy. Na razie, siema. Otwieranie paczek. Major odbiera telefon z propozycją pracy w Holandii, ale nie ma czasu. Tylko trzeba to ostrożnie, bo nie wiadomo co w tych paczkach jest. Musisz tylko z daleka, tylko dobrze trzymać kamerę. Trzymaj na mnie, co ja robię. No tak się robię, co to? O, przysyłamy te gustowne odzież. W końcu będziesz wyglądał jak człowiek. Ambrosz z Śląska. O, pokażę. No dobrze, kot, że tam. Ambrożę. Stare. Do wrzucenia. Wynoś. A widzicie ludzie? Jacy są bezczelni? To od razu na podwórko później. Tam wynoś. Wstydzą się. Powinni się wstydzić ludzie. Bezczelne bestie. Tak, halo, ja nie mam czasu. Do Holandii, do pracy.
paczce ja przesyłam wam 4 piwa. To jest post, a ja nie piję. Testowanie, aby Meksykano skończył gór, bo Meksykano tylko pije te piwa, a wam przesyłam najlepsze browary z Dolnego Śląska i nie tylko. 19 listopada. Meksyk ripostuje Krzyśka. Szanowni Państwo, kochani moi, konona tutaj nikt się nie boi. I znowu będę ripostę musiał walić. Czy ten człowiek się ode mnie w końcu odpitoli? No bo ja już nie mogę z nim. Co materiał toś do mnie dupę truje, jak już, to już powiem tak, bo już wytrzymać nie idzie. Patrzcie, Zodiak już prawie skończony. Ja nie wiem, czy ujmę. O. Także niedługo będę zapraszał wszystkich do Zodiaka. Do baru i do sklepu, tam jest bar. Czy ty, panie Kajusz, nie masz dość? Co do ogniska, no. Ja jeszcze nie widziałem takiego czegoś, żeby jak jest mokra ściółka i w takich warunkach pogodowych, to nie widziałem jeszcze, żeby się coś podpaliło, ale ty tutaj już zapowiadasz Armagedon cały. Zagłada ludzkości, no bo zacznie się od ściółki, potem jeden dom, drugi dom, potem już wszyscy się będą palić. No brawo, to ty bierzesz, chłopie. Ty jak masz jeszcze ten towar, to daj dla mnie, bo to musi być cholernie mocne, wiesz? Albo się jakoś odtłuszcz, bo może po prostu ten tłuszcz ci naciska na mózgownicę i ty już pleciesz takie bzdury totalne, że brak mi słów, takie bzdury pleciesz, chłopie. Poza tym, pajacu ty jeden, ty sam paliłeś tam ogniska, gdzie ja. I to 2 razy paliłeś, i to ty rozpalałeś. Przypomnieć ci, jak śpiewałeś piosenki z majorem? Żołnierzy i żołnierki, kiełbasę piekłeś? Kto rozpalał ognisko? Ty! Ale ty jesteś tuman, o Boże święty. Aż mi cię żal, wiesz, naprawdę. Już mam dość cały czas kurde ripostować na ciebie. No ale nie da się, to bzdury takie pleciesz, że szok. Tak samo jak plotłeś bzdury, słuchaj chłopie, jak plotłeś bzdury na temat, że w Wilkowie masz dom, plotłeś bzdury, że ja, gdzie u mnie chata się paliła. A, no następna sprawa chciałem poruszyć. Słuchaj, jakim prawem, ty, może ty naprawdę jesteś gejem, jakim prawem nagrywasz przed bramką, kurde, i to jeszcze niepełnoletnich chłopaków, ty, ludzie się cały czas pytali, czy ty jesteś gejem, wiesz co, ja zaczynam myśleć, że coś może w tym być, skoro cię jara nagrywanie młodych chłopców, którzy są niepełnoletni, bo twierdzisz, że kamerę ktoś ci zdejmie i stoisz jak debil, no bo jak debil przed bramką, no sorry stary, no brawo inteligencja twoja. Nie wiem, kto tu jest nienormalny, ale to ciebie ja z Choroszczy odbierałem, dostałeś recepty, ja mnie nikt tam nie zawoził karetką szpitalną, tylko ciebie wozili, więc ja po prostu, no nie wiem, wiesz, no poza tym dostałeś, nie wiem, czy pamiętasz w ogóle, bo jest, skoro ty nie pamiętasz, że ty rozpalałeś ognisko w lesie sam i to ja jestem świadkiem, to ja nie wiem, czy pamiętasz, że dostałeś wtedy, jak się odbierałem recepty i co? Nie wykupiłeś ich, nawet leków nie brałeś, a ci się coraz bardziej pogarsza, coraz bardziej, oj, coraz bardziej ci z tobą źle, bo już takie bzdury pleciesz, już po prostu nie masz zahaczenia tematu i w ogóle i gadasz już takie głupoty, że no, nie no, koń by się uśmiał, mi naprawdę już mi się nie chce ciebie nawet ochrzaniać, bo to nie ma sensu, bo do ciebie, wiesz, tak bym odbijał piłkę tenisową od twojej głowy pustej i ona by się tak odbijała, a ty byś nie wiedział, o co chodzi, kto to rzucił i czym. I to jeszcze bym stał przed tobą. 20 listopada. Meksyk rozpoczyna cykl Moja Terapia. Zaskoczony, można tak to nazwać. I zacznę wam opowiadać, no słuchajcie, no. Zaskoczony. Dlaczego zaskoczony? Otóż banka bardzo często już mi tam groził, że on mnie tam wsadzi do choroszy i tak dalej i bla bla bla, no to wiesz, wiecie, no słuchajcie, w porządku, myślę, chłopie, sobie gadaj. Nic nie brałem do głowy, dopóki nie przyszło do mnie pismo z napisami takimi, że mam stawić się na komisję rodzinną od problemów alkoholowych. Więc mnie to, słuchajcie, zaskoczyło trochę, bo
bo ja wiedziałem, że to wysłał pan K. Widziałem to, wiedziałem doskonale. I słuchajcie, teraz ja zachodzę, zacząłem zachodzić w głowę, jak to jest możliwe w tym naszym kraju, że obca mi osoba może wystosować pismo, żebym ja się stawił na komisję. Słuchajcie, no kurde, tu można wsadzić pół Polski w taki sposób i połowa nie przejdzie, wierzcie mi, połowa nie przejdzie, bo a na budowie to już w ogóle mało kto będzie mógł robić, wiecie, bo znam to z autopsji, budowę, także słuchajcie, zachodziłem w głowę, no ale dobra, myślę, no trzeba się stawić, no. Więc poszedłem tam, stawiłem się na tą komisję, przede mną jeszcze był jakiś też chłopak, nie? No, w końcu wszedłem, bardzo dwie miłe panie siedziały, jedna to była pani psycholog, druga to nie wiem, czy lekarz, czy kto. No, one miały stwierdzić to, czy mam iść na to leczenie, czy nie. Oczywiście porozmawialiśmy sobie szczerze, nie? Fajne, śmieszne badania są, na przykład każą ci wystawić język i po tym sprawdzają, czy pijesz alkohol, czy nie pijesz. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem, tak samo musiałem wystawić ręce, czy widzę się trzęsą, czy nie. No i pani stwierdził, całą rozpiskę, ile pije, czy pije, a co pije, a kiedy pije, a z kim, a czy policja, były jakieś interwencje, czy coś, nie, słuchajcie, no taki ogólny opis, żeby stwierdzić, czy mam iść na terapię, no. No, więc panie stwierdziły, no, że, znaczy, propozycja była nie do odmowy, bo bardzo głupio zabrzmiało. No, czy pan chciałby podjąć terapię? Ja mówię, że nie chciałbym, nie? No, ale my jednak panu proponujemy, żeby pan podjął terapię, no. Ja mówię, dobrze, no słuchajcie, a jeżeli nie podejmę tej terapii, no to one mówią do mnie, no to wie pan, to sąd zadecyduje wtedy. No to sorry, no. No to jaki to wybór dla mnie? Żaden. No to mówię, no dobra, no to podejmę. Oczywiście się rozeszliśmy się. Ja trochę zwlekałem fakt z tą terapią, zwlekałem, myślę, a może tam, nie wiem, bo skoro taka propozycja była, to chyba nic nie będzie wielkiego. No i słuchajcie, kolejne moje zaskoczenie, przychodzi pismo z sądu. Sądu na rozprawę w mojej sprawie, to ja już wiedziałem, o co chodzi, więc poszedłem, to już na luzaku zaszedłem tą salę sądową. Oczywiście chodziło o zapisanie się na terapię, no i oczywiście ta sama gadka była, bo ja stwierdziłem, że jeżeli odmówię zapisania się na terapię, no to pani sędzina stwierdziła, że doprowadzi mnie policja tam, no, albo wyląduje w Houston, czyli w Horoszy. No więc mus nie mus, no. Poszedłem i zapisałem się, a drugi odcinek będzie już o całym zapisaniu się i o pierwszej mojej wizycie i rozmowie tam na tej terapii. Także jeżeli wam się spodoba, to będę to kontynuował. 21 listopada. Meksyk postanowił strollować Konona, że razem z majorem przejmuje działkę na szkolnej, usuną Krzyśka dom, zasadzą tam kukurydzę i jeszcze zabiorą mu Lubina, żeby tą kukurydzę później wozić na skup. Wybieram się do Warszawy, do ministerstwa, do ministra budownictwa, rolnictwa i transportu. No i dlaczego to jadę robić? Bo będę składał wnioski. Do ministra budownictwa złożę wniosek, przepraszam za przejęzyczenie, złożę wniosek na temat właśnie szkolnej, wiadomo ile, żeby po prostu ten budynek gdzieś przenieść lub też, no nie wiem, zlikwidować, no buldożery tam, ponoć oni tam mają w zestawie, także nie wiem, no dlaczego? Dlatego potem pójdę do ministra rolnictwa, złożę wniosek, bo w ogóle mamy z majorem taki pomysł, nie? Że po prostu, żeby potem tą ziemię tam zaorać i będziemy, słuchajcie, no, hodować kukurydzę. Niech pan Kasie nie przyjmuje, bo ja go zatrudnię po prostu, bo on umie kosą się obsługiwać, także raz w roku będzie zrobił te siankosy, potem będzie tam odrywał tą kukurydzę od tych całych zielonych, no. Także coś tam z majorem chcemy na tym zarobić. Natomiast, no, do ministra transportu, no,
ponieważ będziemy hodować kukurydzę, będziemy musieli czymś się utransportować i ze względu na to, że jest ten wolny Lublin, który nie jest wykorzystywany, to złożę pismo na temat, że po prostu to jest niszczenie mienia ruchomego, niestałego. Właściwie to jest stałe teraz, bo stoi. A dla mnie, dla majora się przyda na pewno to, słuchajcie. Przyda nam się i super będzie, nie? Także się wybieram niedługo. 22 listopada. Jakaś wyjątkowo odważna ekipa przyjechała do Majora i Konona. Ale jak ci do nich wyszli, no to zaczęli uciekać. Tak! Jak wszystko nagle. Dzień dobry. Jak poznać? Ja pan powiedział, że ja tobie jestem jakieś pieniądze w imię. Ale mamy numer! Drugi odcinek cyklu Moja Terapia. No, wstałem, słuchajcie, rano i tak zwlekałem, strasznie zwlekałem z tym zapisaniem się jakoś. Nie mogłem tego przeżyć i nie mogę do tej pory przeżyć, że obca osoba w ogóle może mnie gdzieś tam wcisnąć w ogóle. Parodia, ale to mniejsza o większość. No, wstałem rano, słuchajcie, tak przebudziłem się, nie wiem jaki to dzień był, nie, mniejsza o większość na pewno z tygodniu. No i stwierdziłem, no co trzeba zrobić? Trzeba wypić piwo. Wypiłem, słuchajcie, to piwo, nie? To była godzina gdzieś koło szóstej rano, no. Teraz trochę później, teraz wstaję. Dzisiaj jakoś wcześniej wstałem. Krótko spałem strasznie. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich widzów, którzy byli dzisiaj rano. No i wstałem, wypiłem to piwo, słuchajcie, no i... No i cóż, zjadłem śniadanie, no stwierdziłem, no dobra, no, trzeba iść się zapisać, no nie ma wyjścia, bo i tak to mnie nie uniknie, no nie uniknie mnie to zapisanie. Szybkim krokiem sobie szedłem do tej poradni uzależnień, szybkim, bardzo szybkim, twardo, ale wiecie, że słuchajcie, że tak im bliżej byłem poradni, tym ten krok się zwalniał dla mnie. Był moment, kiedy chciałem zawrócić, wiecie, poważnie wam mówię, chciałem zawrócić z sercem, z ręką na sercu, chciałem zawrócić. Trochę mam zabawny dzisiaj humor. Chciałem, słuchajcie, zawrócić, ale poszedłem, no dobra, poszedłem. Szedłem, już byłem dosłownie przed wejściem i słuchajcie, przypomniałem sobie, że wypiłem te piwo o 6 rano, a wiem, że tam trzeba dmuchać. A że byłem pierwszy raz, to nie wiedziałem, czy będę dmuchał, czy nie. Więc trochę byłem zestresowany. Byłem zestresowany, ale dobra, okej, okay. Co ma być, to będzie, nie? Co ma być, to będzie, no. Szedłem tam do tą terapię, tam do tej biura obsługi oczywiście, nie? Tam pani się przywitała ze mną, oczywiście tam nie musiałem dmuchać, akurat te piwo chyba zeszło ze mnie. Zeszło, prawdopodobnie zeszło, bo tak gdyby wyczuła, to bym kazała mi dmuchać. Zeszło te piwo ze mnie, więc nie było ode mnie czuć, że zawsze muszą, kurde, coś robić, jak ja nagrywam. I słuchajcie, no cóż, porozmawiałem, założyliśmy kartotekę i tak dalej, nie? Nie wiedziałem, co będzie dalej, bo tam trzeba było podać dane, wszystko i tak dalej, numer telefonu trzeba było podać, którego ja nie pamiętam, bo mam 3 numery generalnie, nie? I nigdy nie pamiętałem swojego numeru telefonu, nawet jak ktoś mnie na ulicy zapyta, jaki masz numer telefonu, powiem, że nie wiem, nie mam pojęcia, co on. Także sobie porozmawialiśmy w tej recepcji, o tak bym zwał, recepcja, no. Porozmawialiśmy sobie, ona mi zapisała, dała mi karteczkę na pierwszą wizytę do psychologa, bodajże do psychologa, na daną godzinę, na daną datę, także nie było tak strasznie, wyszedłem w sumie zadowolony, że myślałem, że będzie gorzej. Trochę miałem stresa, nie powiem wam, ten pierwszy raz w życiu to no, miałem stresa, nie? Bo nigdy tam nie chodziłem, oprócz tego, że robiłem tam coś innego, ale to mniejsza o większość. No i powiem wam szczerze, że jakoś poszło, ten pierwszy raz najgorszy był, najgorszy naprawdę, no. 24 listopada. Meksyk zwiedza Warszawę. W zasadzie nie byłoby w tym nic ciekawego, ale w oczach Konona uwiarygadnia to wycieczkę do Ministerstwa Budownictwa i Transportu w celu przejęcia Szkolnej i Lublina. Od kurde, wizyta narodowy się trafił, o, jaki piękny. Gdzieś w tle tych wszystkich wydarzeń systematycznie, ale w pełnej konspiracji postępuje akcja Prezydent Kononowicz 2020. Są pierwsze spotkania z Krzyśkiem i Majorem. Krzysiek prosi o pomoc w wystartowaniu na prezydenta w 2020, a Major prosi o robienie mu lajtów.
Ekipa wybiera jednak Krzyśka, który wielokrotnie potwierdza na szkolnej i również przez później liczne telefony, że jest w pełni zdecydowany, chce startować i nawet zaczyna dopilnowywać, czy wszystko się tam dzieje jak należy i czy wszystko przygotowujemy. Podczas jednej z wielu wizyt ściągamy większą ekipę i robimy cały dzień kręcenia spotów z Krzyśkiem. Po powrocie do Belwederu spotykamy przelotnie Fiodora. My nie wiemy, kim on jest, on nie wie, kim my jesteśmy, zamieniamy parę słów i wracamy do Warszawy. Wszystko było dobrze do końcówki listopada, kiedy to Krzysiek zablokował inicjatywę, by zbiórka kampanijna była prowadzona i rozliczana przez zewnętrzny portal Polak Potrafi. Dochodzi do zgrzytów, sztab nie jest pewien, jak powinien się w tej sytuacji zachować. Rozstrzygnięcie miał przynieść grudzień. 26 listopada. Konon wygłasza ponad 50-minutowe expose, na którym obgaduje majora, gdy oczywiście majora nie ma w domu, bo no przecież brak odwagi, żeby majorowi w twarz powiedzieć, że ma z nim jakieś problemy i na spokojnie przedyskutować, wyjaśnić sobie nieporozumienia. Fiodor prowadzi z tego wszystkiego live'a, a Konon disuje przy okazji tak również widzów i Ewę Lipkę. Zaraz, spać trzeba iść, a majora nie ma. Drugi dzień, już mija 48 godzin, więcej 48 minęło, a policja na to łączy. Wiadomo co, lachę. Nie poszukuje nic. Było zawiadomienie zgłoszone na policji wczoraj, a mam bardzo żal. Jak wy przyjeżdżacie do nas, do mnie, do majora, może dzieci zrobić? Pach! Idziecie, bo majorek jest waszym lalką. Ja już majorek wie o tym, że wy z jego śmiejecie się jak z leleczki jakieś. Ciężko mówi się o nim, ale to jest człowiek, powiem tak, nieszczęśliwy. Nieszczęśliwy, ale wybił się nam, tak jak Meksykano wybił się. A mówi Meksyko, że on nie pomagał. Śmiechu Marty. Jest co, miałeś podjąć rękawiczkę czarną, co ja rzuciłem tobie. Nie podjąłeś. Już minęło parę tygodni. Jak z tobą walkę toczyć, jak ty tchórz? Tak jak chować się do nory. A on mówi, major, żonu cię wyprowadzi się. Majorze, gdzie ty cię wyprowadzisz? Gdzie? Powiedz. I przypomnij sobie lata, jak się spotkaliśmy się. Jak przyszłeś goły i bosy. A ja miałem pieniążkę za jedną rzecz. I w banku jednym, który mamy konta wspólne. Ty masz swoje, ja mam swoje, ale w jednym banku. I co? Ty podziałeś od razu. Krzysiek, może wpłacić dla mnie trochę? Ja mówię, ile? Wojtek, tyle. Ja nic nie gadając, ani słowa nie powiedziałem, że nie wpłacę. Masz, przelałem od razu, przelałem. A ty mnie tak dziękujesz, wypominasz, że to zrobiłeś. Przepraszam bardzo, jeżeli na stałe ciebie zameldowałem, to takie same obowiązki czeka ciebie jak mnie nad domem. Musisz dbać, szanować, remontować, pomagać. Drzewa piłować, rozpalać w piecu, nie tylko siedzieć na komputerze swoim i błędami pisać, zamiast pysznie. To jak on pisze? Pysznie, zupkę jem. Ludzie z ciebie się śmieją, a zwłaszcza młodzież. A ty się podajesz dla młodzieży. Nieraz mówisz, żeby ja zdechł. Tak, to majorze swoje słowa. A ludzie ciebie boją się. Miałeś walczyć z Meksykanem za jedną rzecz. Skurzyłeś. Tak, że skurzył ze mną Meksykanu. Bo wie, że to rolnik, jak walnie z pięści, to nie powstanie człowiek. Nie wyrabiajcie, bo jak ja powiedziałem na początku, że prędko można dojść. Tylko policja nie chce was łapać. Nie chce łapać, bo policja boi się was. Boi się do 2020 roku. A wtedy będzie inny prezydent, będą rządy, inny człowiek zasiądzie, inne wszystko. Chcę się spać, ale muszę pilnować, bo nie ma komu. A tak jak major był, to na dwóch się pilnowało. Trochę on, trochę ja. Trochę on pośpi, trochę ja pośpi. I tak było pilnowanie domu, tego domu naszego. I szanowni państwo, kochani moi, ja proszę was, całego serca. Nie róbcie takich figlów, nie wyrabiajcie, nie znęcajcie się nade mną i nad majorem, tylko jak chcecie pomagać, jak Bóg nakazuje i Matka Boska i Pan Jezus, to naprawdę pomagajcie. Nie wiem za co. Jak człowiek inny da dom, dach, to zamiast pomagać dla gospodarza, to ucieka, wyzywa
Nie wiadomo, co wyrabia. Ludzie, ludzie pytają, czy z Meksykano będzie zgoda. Nie, nie będzie. Nigdy? Nigdy. Pani mówi, że siedzi, mieszka teraz w Anglii. Śmiechu wart. Pani Ewo, ja wiem, gdzie pani mieszka. Ja panią dom nagram. Pani bzdury mówi, że opony przebili. A może przebili, ale pani na swoim kanale, że pani w Anglii bank przejmie. Pani kochana, przestań pani ciebie się ośmieszać. Jak ja panią kanał oglądałem, a pani jeszcze powiedziała, o ja chcę dla koronawirusa pomóc. Pani kochana Ewo, ja nie potrzebuję pomocy. Ja dobrze wyglądam, dobrze żyję. Pani nie Lipka się nazywa, tylko inaczej. A pani z Meksykanem rozmawiała. I udawała pani, że pani jego nie zna, że od innego tam jego telefon zdobywa. Pani miała jego telefon, bo on z panią chodził. Ja panią widziałem, jak pani szła na walona, jak buraczek czerwony. Tak, pani Ewo. Druga sprawa. Dobrze ten człowiek powiedział, że pani syna zabrali. Wszystko ten człowiek powiedział. Tak, bo zna panią. I ja znam panią. I pani nie udawaj, że pani w Anglii mieszka. I pani nie udawaj, tylko weź się pani za pracę. A głupot pani, nie gadaj, że bank w Anglii przejmiesz? Śmiechu warte. Pani, chyba wie pani co? I panią trzeba leczyć. Chyba w Anglii tam Houston powstał. Drugi. Major mu odpowiada przy okazji sprawy paczki z pająkiem. Ktoś wysłał paczkę i zadzwonił do Krzyśka, że w środku jest tarantula. Co było oczywiście bezpośrednim nawiązaniem do Ewy Lipki, a konkretnie jej pseudonimu artystycznego, można tak powiedzieć. Tak czy owak, Krzysiek się przejął, że ktoś robi kolejny paczkowy zamach na jego życie i wezwał policję, przy której komisyjnie została otwarta paczka. Oczywiście w paczce nie było żadnego pająka, więc panowie policjanci pośmiali się i zawinęli. Krzysztof i samochód chce zabrać i kamery po prostu chce, że to jego posiadłość i że po prostu ja mam umowę, ja zapłaciłem, tak samo za samochód zapłaciłem, jak za kamery. Jest, mam umowę i te kamery będą usunięte, a nie będzie on rozkazywał. Ja z domu nie mogę wyjść, ja jestem osobą prywatną. I na ten temat właśnie, o, ktoś dzwonił, o, sobie kurczaka, właśnie wczoraj, co był Marcin, żołnierz? On tak żołnierz jest ja. Dobra, ty proszę się nie odzywać. Mam prawo się odzywać. Ty wszystko chciałby zabrać. On mówi, że to wszystko jego. No wszystko jego. Mojego komputerowca nie puści. To nie będę miał nagrywania. Pieniądze się skończą i po prostu trzeba, jak to się mówi, zdechnąć. Mówi, i co? To powiedz, że to nie mam prawa zabierać tych kamer już, tak? Panie Kononowicz, co się patrzysz? Wczoraj powiedziałeś. Mam oczy, tu się patrzysz. Klękaj, a to jakiś pies jestem dla ciebie? Komunistyczny jesteś. Klękaj, o jaki drań. Prawda? Zabrał mi zegarek. To ty sam jesteś złodziej. Ja oddam tobie ten twój zegarek, naprawię swój, żeby tylko pieniędzy mieć, ale nie wiadomo czy będą. Jak dziś nie będą, to 200% kreśliemu, weszedł na konto. Nie przeklinaj, bo ja zaraz nagram i rzucę na twój kanał i cię usunę. Proszę pisać, żeby po prostu zablokowali mu ten kanał. Proszę zablokować dla majora kanał. Tak, ty jesteś konfident. Nie wiadomo kto traktuje Boże jak psa. Nie wiadomo. Klękaj. Nie wiadomo. Klękaj. Sam się klękaj. Nie wiadomo kto kogo traktuje Boże jak psa. Jeszcze na podórku mówił, przeprosz, ja przepraszałem. Jak dureń. I pokałem. Klęczę. Przepraszam ciebie. Bo to moja wina. Ja ogółem. Przez moją winę. Skarżyczony komputer. Robisz? Przyprowadziłeś gościa. Zgadza się. Ja 800 zł wydałem. Zgadza Coś się. Coś kurwa pomogłeś?
jak tylko otrzymam pieniądze, oddam tobie te, pokryję koszty. Obiecuję tobie. A ty mówisz, to twoje wszystko. Obiecuję tobie. Klęczę tutaj. Póki widzi. Obiecuję tobie. Zobaczy, znajdę. Udowodnię tobie, majorze. O, tak się robi, o. A przyjmij te ode mnie przeprosiny. Przyjmujesz? Jak ja mogę przyjąć, jak to już parę razy tutaj Meksykanon nagrywał, całe te, pogodziliśmy się, tak samo rękę podał mi Meksykanon, tylko całe te, było w porządku chyba parę dni. Przyjmujesz przeprosiny czy nie? Pytam. Na ile? Na dwa dni? Nie. Nie na dwa dni będzie. To śmierci będzie. O. To nic się nie stało. Takie gorące. Przyjmujesz czy nie? To nic się nie stało. Tam. Powiedz. Przyjmuję. Tylko proszę takich rzeczy nie robić. Więcej nie będę robić. Obiecuję. Tu jest świadek Paweł z Lubina. Proszę ode mnie się odczepić. Ja ci pokażę nagranie. Ja na policję pójdę i pokażę, że kto kupił, że ja nie mogę po prostu zabierać tych kamer już. A ja powiem, bo jeszcze panowie musi dochodzenie zrobić. Jakie dochodzenie? Normalne. Dochodzenie? Tak. Jest nagrane. Ja zawiozę. Na Bema. I będę rozmawiać. Tak, i byłeś wczoraj na Bema. Wczoraj był na Bema. Jakim prawem on? Dzień dobry panu. Ewa Lipka to postać, która niszczy mi mózg i nie jestem w stanie dodawać jej oryginalnych filmów do kroniki, bo po prostu wysiadam psychicznie słuchając jej materiałów. Jeśli ktoś chce spróbować, to prowadzi ona imienny kanał na YouTubie, a dodatkowo kilka skrótów z nią i z Kononem znajduje się na kanale King of Diamond. Generalnie Ewa Lipka pojawia się w uniwersum, trochę irytuje Kononowicza, bo raz ona gdzieś tam do urzędu jakiegoś dzwoni właśnie w sprawie Krzyśka, raz widzowie na przykład piszą jakiś donos do różnych miejsc, m.in. do skarbówki i również do komisariatów policji, podpisując się danymi Ewy Lipki. I tak jakoś to wszystko się toczy, że Krzysiek raz ją kocha, a raz nienawidzi. Natomiast Ewa i Meksyk bardzo dobrze się dogadują, co też irytuje całą szkolną, zarówno chwilami nawet zauroczonego w niej Konona, jak i powiedzmy bardziej obojętnego Suchodolskiego. No i ogółem o niej to ja mogę jeszcze tylko powiedzieć, że nic więcej na jej temat powiedzieć nie chcę. Była wczoraj policja u mnie, bo paczka jakaś przysłali i ktoś zadzwonił, że w paczce jest pająk, tarantula jakiś, groźny ten pająk. I ja wezwałem policję, a nie było żadnego pająku. Ktoś zrobił, powiem tak, w konie w jajca, proszę pana. I powiem tak, ja powiedziałem na policję o tej Ewie Lipkie. To policja się śmiała się, jak ja powiedziałem, że ona myśli bank w Anglii przejąć. I dom, i będziecie widzieć, gdzie ona mieszka. Proszę nie przeklinać. O. Konfidencie. 27 listopada. Meksyk dał Mariowi wypłatę. Wczoraj rozliczyłem się już z Mario za jego te dwa filmy. Dałem mu pieniądze. Taki był ucieszony, że się tak szybko zerwał, że nawet nie wiedziałem, kiedy on zniknął z moich oczu, jakby tak powiedziałbym. Po prostu mi gdzieś, kurde, zniknął. Mówił, że zaraz przyjdzie i gdzieś mi pocisnął. No ale nie mam mu tego za co, jego sprawa, dostał pieniądze, dostał to, na co zasłużył, na oczywiście to wszystko przepierdolił, prawdopodobnie dzisiaj już nie będzie miał forsy, tak podejrzewam, tak myślę, że nie będzie miał, bo tam nie jedna gęba do nakarmienia pewnie będzie, prawdopodobnie, także powiem wam szczerze, że pewnie dzisiaj już będzie pusty i goły i wesoły, smętny dzień mi się zaczął, 9:15 terapia. I wiecie co robię teraz? Chodzę z mlekiem, kurde, no z mlekiem, no chodzę z mlekiem. Oraz podejmuję rękawiczkę dla Konona.
Jak już pan tak bardzo chcesz, aż tak bardzo pan do tego dążysz, to nie ma sprawy. Patrzcie. Podejmuję tą rękawicę. Podejmuję, to jest rękawica, bo ty żeś rzucał jakieś dziwne rzeczy. To jest rękawica, którą nałożę zaraz na rękę. Także podejmuję, żebyś nie obrażał mnie, że jestem tchórzem albo coś. Podejmuję tą rękawicę, oczywiście, że tak. Kto tu się chował, to ja już nie powiem, kto tu uciekał do autobusu, jak spotkaliśmy się na przystanku. 28 listopada. Meksyk wzywa do zachowania umiaru w trolowaniu szkolnej. Znaczy major i Konon też ma rację, że po prostu jest to męczące, bo jest to męczące, trzeba mieć cholerny dystans do siebie. No, że te fejki są męczące, no słuchajcie, no te dzwonienie do nich i tak dalej i obrażanie i jednego i drugiego obrażanie, no trochę... Moim zdaniem trochę przesadzacie, mimo tego jacy oni są, tacy są, ale trochę przesadzacie. Trochę moim zdaniem trochę odpuśćcie sobie, nie? Bo to nie, rzecz nie polega na tym, żeby nagrać i kogoś poobrażać, tylko trzeba mieć pomysł i coś nagrać, także... Major dręczony przez Ewę Lipkę i gimbusów postanawia zmienić numer i w dodatku robi to prawie że na wizji. Które mi nie pasują, a się wtrąca. I rozmawia na mój temat Ewa Lipton i po prostu szuka sobie widzów. Byłem w więzieniu, nie wiadomo jak traktowany. Ja chciałem powiedzieć, za łamanie praw człowieka założyłem dla państwa sprawę i wygrałem w Strasburgu. I przepraszam bardzo, jak jedna z drugą osobą nie wie o co chodzi, wtrąca się w moje życie, to będziesz po prostu odpowiedzialny za to. Po prostu się wyłapią ciebie, po prostu, że będziesz odpowiadał za obrazę. Przepraszam, nie proszę nie wtrącać się. Już zaczynasz, ty właśnie taka z ciebie jest oparta osoba. To po prostu masz ochotę, to nie oglądaj i bzdurnie opowiadaj. Wiem, ja jestem normalną osobą, mam swoją też kulturę. Ja nie wyzywam. Tak, dzień dobry. A co, przerwa w szkole? Co, przerwa w szkole? Nie obrażaj mnie, sadź sobie smoczka. Już się młodzież się spotyka na przerwie. O, godzina? Tak, właśnie teraz nagrywałem też. Ta Ewa sobie niech nagrywa, ale jest napisane, nie przyklinaj. Co, ty w Boga wierzysz? Jest zaraz niedługo, jest ty faszystostko, świnio, do widzenia. No, widzieliście, przyklinają. Kim ty zostaniesz takim kulturalnym człowiekiem? Co, teraz szczęść Boże? No teraz szczęść Boże, tak potraficie obrażać mnie. O, jaja robią, o, księży robią jaja. Jesteś poważnym grzesznikiem na tym świecie. I odpowiesz, przyjdzie czas, na tym świecie po prostu odpowiesz. Tam na górze po prostu u Jezusa Chrystusa odpowiesz za swoje po prostu postępowanie, za swoje życie na tym świecie. I jesteś ogółem nieodpowiedzialną osobą, ze mną rozmawiasz. Do widzenia. O. Tak, halo? No to przerwa? Nie obrażaj! Są niedługo święta! Bóg będzie ci za uszy! A ty sobie palce wsadź, panie ośle! Nie obrażaj mnie, komunistyczną świnio! Nie można telefonu, temu będę zmieniał numer. Ja mam numer, mogę w każdej chwili. Zaraz to zrobię. Ja mam tutaj. Nie będą ze mnie wyzwaniać, tylko obrażać. Ciekawe, kto ich nauczył takiego czegoś. I wyzwaniają. Od Feli wyzywają. Od nie wiadomo. O, kartę wyjęłem. O, karta jest, będzie wyjęta. Nie będziecie mnie obrażać. Dobra. Za długi film. No, to was wszystkich pozdrawiam. Już teraz nie będziecie do mnie wyzwaniać. Jesteście dla mnie po prostu
nikim, jesteście zerem, mniej niż zero. 29-30 listopada. Straż odwiedza szkolną w celu zbadania stanu Nera. Nagrywam ich. Proszę bardzo. Otwieram bramkę. I do kamery będziecie się przedstawiać się. Dobrze? I skończy się te przyjazdy wasze. Skończy się. Głośniej proszę mówić, a nie pod noskiem. Zrozumiane? Janusz. Nazwisko? Puścia. Jarosław Ciupa. Tomasz Markowski. Oto strażacy. Tak jest. Numery. Tak. Proszę bardzo. A pan numerku nie ma. Nie masz. Nie jest numerek. Proszę bardzo. Widocznie widać. Twarze. Samochód nagrany. I słucham. Tak jak... Kto zawiadomił pytanie? Muszę się zapiąć, bo zimno. Zgłoszenie dostaliśmy, że byliśmy bo zimno. W sprawie pana psa. Wczoraj widziałem tego psa, bo wpuścił nas pan lokator. Tak, wiem, bo mnie powiadomił. Tak, i było wszystko w porządku. Tak. Pod tym względem, tak jest zapisane w zgłoszeniu, odpisałem. I dzisiaj jeszcze przyjechałem sprawdzić, czy pies ma szczepienie. W związku z tym zgłoszeniem. Kto, proszę pana, napisał o psie? Imię i nazwisko tego obywatela. My nie wiemy, bo to opisuje. Proszę pana, jeżeli dyżurny wysyła, dyżurny dla pana przekazuje nie, wiadomość. Nie przekazuje. Proszę pana, proszę odpowiedzieć na pytanie. Nie. Informację proszę się zwrócić do rzecznika. Do rzecznika Straży Miejskiej. Pan tak mówisz, my tak? Takich informacji. Dobra, ja będę dziś rozmawiać, teraz się ubieram cię, będę się rozmawiać na składowej 11. Na składowej 11, zgadza się. I proszę pana, oto numerek ich. O. Zgadza się. No, żeby widzieliście, proszę państwa, kochani moi, i tak dalej, proszę państwa, o, na... Mogę coś powiedzieć? Bardzo proszę. Panie Krzysztofie, jeżeli jest zgłoszenie, my musimy podjąć interwencję i musimy sprawdzić. Chcę, żeby pan ma książeczkę, wystarczy pokazać. Wystarczy pokazać, że jest szczepienie i... Nie, ja nie muszę ukazać, bo ja jestem właścicielem, proszę pana, ja wiem, czy pies dla mnie szczepiony, czy nie. Ale... Ja nie jestem... Dasz pan mi powiedzieć? Oczywiście. No, przecież panie Janie, ja nie jestem takim... Januszu. Panie Januszu, taki o, że podlotek, że wie pan, ale mam 55 lata i wiem, kiedy pies jest u mnie szczepiony, kiedy trzeba szczepić, proszę pana. Zgadza się, panie Januszu? Ale... Zgadza się? Ustawa mówi, proszę pana, proszę odpowiedzieć na pytanie, zgadza się? To pan wiesz, kiedy powinien być szczepiony. Książeczkę, widać, że pan ma dobrą wolę. Wystarczy zobaczyć, kiedy... Książeczkę i nie, mnie to... Za przeproszeniem, czorty bierze diabły, bo nie mogę klnąć, bo dostanę bana zaraz. Ale proszę pana, powiem tak, do czorty bierze, że aż trzech wy przyjeżdżacie. Mam pytanie do was trzech, kochani moi. Nie macie co do roboty? Nie macie łapać bandytów, złodziejów, pijaków, narkomanów, którzy wolają się po krzakach? Proszę odpowiadać, panie Januszu. Od tematu. Ma pan to szczepienie, czy nie? Proszę pana, proszę odpowiadać. Masz pan dzienną robotę? To nie jest temat teraz. Nie, teraz temat. Masz pan dzienną... To nie jest temat na teraz. My realizujemy zgłoszenie. Ma pan szczepienie. Aha, dobra. Nie chcecie odpowiadać na pytanie. Dziękuję bardzo. Nie muszę ukazać książeczki. Dobra. Nie. Czyli pan odmawia ukazania. Tak, odmawiam. Proszę napisać, odmawiam. To musiałem mu dać stówę, widzisz. Zarabiam i... Meksyk bezlitośnie troluje szkolną w dalszym ciągu, a majorowi nie podoba się to, że właśnie Meksyk wkręca knura, wykorzystując jego osobę do intrygi. No, ale chciałem poruszyć temat wyjazdu do Warszawy. Byłem w Ministerstwie Budownictwa i w Ministerstwie Rolnictwa, także w Ministerstwie Transportu. No i słuchajcie, no, Ministerstwo Budownictwa i Rolnictwa przyjęło wszystko, także na pozytywnie, także czekam tylko na list, na odpowiedź. Natomiast no, Ministerstwo Transportu no, jeszcze nie przyjęło tego mojego pisma w sprawie tej całej posiadłości. No, ale to też bardzo dużo dziękuję. Dziękuję majorowi, także myślę, że też pozytywnie rozpatrzył, także major, moim zdaniem będziemy działać już na wiosnę, będziemy działać, prawdopodobnie tą kukurydzę posadzimy, a co z transportem, no myślę, że poradzimy sobie na początek, przecież masz samochód, to zawsze będzie można dowieźć tą kukurydzę i tak dalej, nie?
ją sprzedać, także będziemy mieli za co żyć, także już wiadomo, o co chodzi. Oby tylko pan Kasi nie dowiedział o tym, bo nie chciałbym, żeby się denerwował. No trudno, no. Nic na to nie poradzę. No także, i fajnie właśnie, że major, że byłeś te 3 dni u mnie. Także naprawdę pozdrawiam cię, major. Fajnie było, fajnie, żeśmy pobalowali i to grubo, i to naprawdę z grubej rury szło. Także było super, słuchaj. Także zapraszam cię. I dziękuję ci, zapomniałem ci podziękować za ten, za tą pizzę, którą kupiłeś, bo naprawdę, no, żeśmy zeżerli ją we dwóch, wiadomo, nie? Dobrze, że mama nic nie mówiła na ten temat. A zresztą dostała przecież kawałek. Także słuchaj, zapraszam cię jeszcze raz, tylko teraz już trochę może dłużej posiedzimy, bo musimy wszystkie szczegóły obgadać, musimy coś napisać, jakieś porozumienie między nami, nie? No bo ty mi dałeś pomysł, ja się tym zająłem, no to wiesz, no to słuchaj, no to jakoś to musimy spisać to wszystko, nie? Żeby to miało ręce i nogi, także jak zajdziesz do mnie, no to następnym razem to jakoś spiszemy, no, bo ja już czekam tylko na papiery, już oni powinni przysłać mi, no nie wiem, lada dzień prawdopodobnie, także słuchaj, wszystko jest na dobrym topie, także jeszcze raz pozdrawiam twoich widzów, pozdrawiam również moich widzów, no i oby nam ta kukurydza się udała. Będziemy dobry hajs strzypali. Jeszcze zastanawiam się tylko, czy pana Kanie zatrudnić właśnie, bo tam będzie ktoś musiał zaorać te pole całe jego, nie? Bo to trzeba będzie wysprzątać, także sporo transportu będzie trzeba zamówić też, nie? Przynajmniej jakiś kontener albo tir, coś w tym stylu, no. Drzewo to się sprzeda na opał komuś, no. W sumie ja też potrzebuję opału, także najwyżej ja wezmę na siebie te koszta i będzie elegancko, czyściutko, no. A my się jakoś porozumiemy, jakoś, nie wiem, może spróbujemy wynająć jakąś chatę dla ciebie i już, i będzie świetnie i wspaniale. Także jeszcze raz pozdrawiam wszystkich widzów, trzymajcie się, no i trzymajcie za nas kciuki, żeby nam się to udało, ten cały konspekt z sadzeniem kukurydzy. Trzymajcie się. Co ty, Jarku, gadasz głupoty, że ja u ciebie 3 dni byłem? Że będzie tu na szkolnej jakieś sadzenie nie wiadomo czego? Jak ja u ciebie nie byłem. Ja tylko raz co tutaj byłeś, co się godziliśmy, a ty z powrotem już jakieś głupoty. I chciałem właśnie to powiedzieć. O, i Krzysztof sobie nie wiadomo co, a on myśli, że to jego samochód. Śmiechu warte. Ten samochód będzie tak samo śmierdział niedługo, jak ten on śmierdzi. On nie potrafi. O, ja wyprałem. Ja te czerwone. O, i zielone. To już wszystko na dziś. Podziwiam za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. Yeah.